Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj jesteśmy z Mavic'iem 2 Pro w fajnym miejscu, na spacerze. Są piękne warunki oświetleniowe i trochę powiem o najfajniejszych ustawieniach takich kinowych, które pomogą Wam uzyskać najlepsze efekty nie tylko z Mavic'a 2 Pro, ale z wielu dronów. Bieżący epizod powstał we współpracy z firmą Polar Pro, ale także przy ich wsparciu i serdecznie z tego miejsca dziękuję właśnie Polar Pro za możliwość utworzenia kilku czy kilkunastu wręcz epizodów już związanych z filtrami ND gradientowymi i polaryzacyjnymi, ale także za możliwość realizacji warsztatu online dotyczącego filtrów. Przy tworzeniu zarówno tego epizodu, jak i całego kursu online filtry ND.pl korzystałem z bazy wiedzy i doświadczeń przekazanych przez Polar Pro, ale także ze swoich własnych prób i doświadczeń. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o podstawowe ustawienie, które musimy zmienić w stosunku do ustawienia fabrycznego, to jest prędkość, z jaką się gimbal przesuwa góra-dół. Zwykle ta wartość wynosi do 50, a my powinniśmy ustawić ją mniej więcej na 15. Żeby wejść do ustawień gimbala, klikamy trzy kropki po prawej stronie na górze i następnie z menu wybieramy właśnie ikonę samego gimbala. To jest na dole mniej więcej ta ikonka aparatu z kreską. I tutaj mamy Advanced Settings, czyli ustawienia zaawansowane. Max Gimbal Pitch Speed to, o czym mówiliśmy, około 15. I drugą wartość, którą za chwilę wybierzemy, to będzie wartość Gimbal Pitch Smoothness, którą powinniśmy utrzymać gdzieś w okolicach no mniej więcej 20. To jest ta wartość, z którą gimbal się zatrzymuje, czyli ta wartość inercji. I teraz uwaga, bo to jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o dokładnie takie wyregulowanie gimbala, on będzie poruszał się wolno. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby szybko przemieścić gimbala pomiędzy pozycją na wprost, a pozycją na dół, trzeba przyporządkować któryś z klawiszy, czy C1, czy C2 w ustawieniach kontrolera, właśnie do zmiany położenia pomiędzy górą a dołem. Następne ustawienie to jest klatkaż, shutter speed i przysłona. Jeżeli chodzi o klatkaż, zwykle strzelamy w 25 klatkach na sekundę po to, żeby uzyskać bardzo fajny efekt rozmycia i żeby to uzyskać, zwykle trzeba zastosować filtry. Jeżeli ustawiamy klatkaż na 25 klatkach na sekundę, wtedy trzeba wybrać czas naświetlania, czas ekspozycji, czyli shutter speed 1/50 sekundy. Czyli jeżeli nagrywamy w 25 klatkach na sekundę, potrzebujemy 1/50, jeżeli w 30 klatkach na sekundę 1/60, jeżeli w 120, 1/240 sekundy. I teraz, jeżeli nie zastosujemy filtra, będziemy mieli bardzo prześwietlone ujęcia. Ja to za chwilę pokażę. I filterek będzie nam korygował właśnie wartość tego czasu ekspozycji. Przechodzimy do ustawień manualnych, całkiem na manualnych, na ISO 100, prawda? I przysłona, z którą chciałbym strzelać, to jest 4,5 dzisiaj, czyli klatkaż ustawimy sobie tam, gdzie rozdzielczość. Haku Full Field of View weźmy, żeby był szerszy obraz, 25 klatek na sekundę. No dobra, słuchajcie, ustaliliśmy nasz klatkaż, ustaliliśmy shutter speed, czyli migawkę i następnie mamy prześwietlenie plus 2,3 i następna rzecz, którą robimy, to jest zakładamy filtr 16, która powinna nam przesunąć o 4 działki przysłony właśnie ekspozycji. W większości dronów, które mieliśmy do tej pory, nie można było regulować przysłony. Tutaj na szczęście jest taka możliwość i zakres przysłony, który jest najlepszy, natywny dla tego drona, to jest ten zakres dolny, czyli od 2,8 do 4. Taką wartość brzegową, którą można tutaj określić, to przysłona 5,6. Powyżej tej wartości już obrazek ulega degradacji, już nie mamy tak dobrego efektu, jeżeli chodzi o ostry, fajny, piękny obraz.
Kolejna istotna sprawa to jest picture profile, czyli profil danego naszego obrazka. I tutaj z defaultu, czyli to co mamy ustawione w ustawieniach fabrycznych, to jest profil neutralny i kodek H264. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby strzelać ujęcia, które są ujęciami profesjonalnymi, trzeba wykorzystać kolor 10-bitowy, trzeba przejść do D-Logu, do profilu płaskiego i do kodeka H265. To oczywiście bardzo mocno obciąża komputer. Można też zastosować edycję w proxy, o czym mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, natomiast D-Log M i H265 to jest optymalne rozwiązanie po to, żeby pokazać detale w cieniach, detale w prześwietleniach i żeby zakres tonalny był jak najwyższy i jakość obrazka zdecydowanie najlepsza. Następna sprawa, jeżeli chcemy mieć bardzo precyzyjny lot, dobre ujęcia, stabilne, przełączamy tutaj na kontrolerze drona w tryb T i przechodzimy do trybu tripod. Zwykle w poprzednich edycjach drona trzeba było przejść do inteligentnych trybów lotu. Tutaj już mamy na kontrolerze bezpośrednio z poziomu kontrolera taką możliwość. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad ruchem drona. Możemy bardzo precyzyjnie pomiędzy drzewami latać i uzyskać genialne ujęcia. Jeżeli chcecie uzyskać ujęcia w zwolnionym tempie, można oczywiście zastosować większy klatkaż, na przykład 50 klatek na sekundę. To pozwoli Wam na spowolnienie ujęć o połowę, a jeżeli chodzi o 120, mamy wtedy prawdziwe slow motion. To, co jeszcze mogę powiedzieć, że zwykle dobrze jest ustawiać ekspozycję na manualną i ISO na jak najniższym poziomie, czyli 100-200. Słuchajcie, w jaki sposób upewnić się, czy mamy dobrze założony i dobrany filterek? Przede wszystkim, jeżeli mamy ustawienia manualne, klatkaż powiedzmy 25 i shutter speed, czyli czas ekspozycji 1/50 sekundy, patrzymy na ISO. ISO powinno wynosić 100-200 i patrzymy w tym momencie, zjeżdżamy niżej w parametrach ekspozycji, patrzymy jak wygląda kompensacja ekspozycji. Kompensacja ekspozycji to jest ta skala od minus 3 do plus 3 i ona jest oznaczona jako EV, czyli exposure value. I w tym momencie patrzymy sobie, ile wynosi nasza kompensacja ekspozycji, ile działek przesłony na minus lub na plus. Jeżeli mamy wartość ujemną, na przykład minus 0,3 jest w porządku, minus 0,7 jest ok. Jeżeli mamy wartość minus 1, to jest taka wartość graniczna, kiedy jeszcze można na przykład podnieść ISO, ale najlepiej pomyśleć o tym, żeby zastosować lżejszy filtr. Poniżej tej wartości, poniżej 1, powinniśmy już właśnie zmienić filtr na lżejszy. Natomiast jeżeli mamy wartość na plus prześwietlenie, czyli plus 0,3 jest w porządku, plus 0,7 jest w porządku, bo możemy zawsze przysłonę o jedną działkę podnieść. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że obraz jest mocniej prześwietlony, czyli wartość kompensacji jest wyższa, na przykład plus 1, tutaj możemy też jeszcze pograć trochę przysłoną, ale powinniśmy już pomyśleć o tym, żeby zastosować filtr mocniejszy. I jeżeli te wartości są całkiem wysokie, wtedy stosujemy filtr odpowiednio wyższy. Zwykle staramy się dobrać filtr o odpowiednią wartość wyższą niż działka przysłony. Jeżeli na przykład mamy plus 2,3, dobieramy filtr o 3 działkach przysłony i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, słuchajcie, grają nam już na zakończenie filmu. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, dzięki za obecność w tym epizodzie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć. A tak przy okazji napiszcie, jakie są Wasze ulubione ustawienia, jakie profile kolorystyczne stosujecie i jaki styl. Trzymajcie się, pa!